Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w końcu się udało odblokować drugi Star Power do Franka. Pierwszy Star Power to kradzież mocy. Frank kradnie moc pokonanego zadymiarza, zwiększając zadawane przez siebie obrażenia o 50% przez 12 sekund. Więc jeżeli zabijemy jakiegoś zadymiarza, Frank przez 12 sekund będzie się zachowywał, jakby wypił soczek. Natomiast drugi Star Power nazywa się gąbka i Frank zyskuje 1000 punktów życia od razu na starcie. Sam osobiście nie wiem, który Star Power jest lepszy, z pewnością zależne jest to od mapy bądź też od trybu. Wy oczywiście napiszcie swoje przemyślenia w komentarzu, co o tym sądzicie, którym Star Powerem wam się lepiej gra i czy oczywiście macie już odblokowany którykolwiek Star Power do Franka. Dzisiaj mamy dostępną mapę, która nazywa się Obłędne Bloki. Jest tutaj naprawdę dużo krzaków, więc mi się wydaje, że ten Frank może zrobić tutaj niezłą zadymę. Okej, moi kochani, lecimy z pierwszą gierką. Zobaczmy na początku, ile nasz Frank będzie miał życia. Ma 8120 życia na samym początku, gdzie nie mamy gąbki. To i tak jest spora ilość. Gdybyśmy założyli Star Power z gąbką, miałby już 9500. No ale niestety byśmy nie mieli tego takiego turbo doładowania, kiedy zabijemy jakiegoś przeciwnika. Mam nadzieję, że na tej mapie się odnajdziemy i że w miarę łatwo nam się uda tutaj wygrać. Cicho, cicho, Shelly. Muszę uważać, muszę uważać. Dobra, udało mi się ją pokonać. Patrzcie, mam już tego właśnie ulta, o czym mówiłem i... stunuję tą Shelly. Raz, dwa, okej, zeszła na dwa hity. Szybko te power cubesy kroję. Chwileczkę nie będziemy atakowali. Ładnie, ładnie to poszło. Kurczę, dużo jest Rose. Dużo jest Rose na tej mapie, może być ciężko. Jeszcze mamy Bulla, który pewnie będzie chciał mnie podjechać. Na szczęście tego nie zrobił. On tu jest w krzaku? Nie, nie ma go tutaj. Okej, zastanówmy się teraz, co możemy tutaj zrobić. 7 power cubesów, 10920 życia. To jest naprawdę spora ilość. I teraz widzimy tutaj Mortiska, który... nie, Mortis jest za szybki, ja Frankiem jestem za wolny. Tu muszę też strzec się Rico, bo właśnie taki Rico dostanie? Tak, ściągam go na hita. Mam w tym oto momencie wypity soczek. Wpadłem w furię Berserkera. Trochę nie trafiam. I tą Rose wyposzyłem. Wyposzyłem z krzaków, boi się mnie, widzę, że się mnie boi. Okej, tam będzie kolcik ją dojeżdżał. Tutaj nie trafiłem. Jakim cudem jej nie trafiłem? Znowu, kurczę, ten Frank fajny jest, ale jednak ten jego atak jest... ajajaj. Dobra, Rose kasimy. Pyk. Mamy ulti. Pyk. Mamy ulti. 12 power cubesów. I gdzie jest ten Bull? Gdzie jest ten Bull? Tu. Bum! Nie ma go. Tam jest na trzecim. Okej. Okej, ale Farel ale zrobiłem spustoszenie na tej mapie. Gdzie ktoś jeszcze jest? U góry. Bomba, Rosie. Tam, tararam, tam, tam, bum! 4872 frankiem w Rose. Wow! Plus 10, jesteś numerem 1. Okej, moi drodzy, lecimy kolejny meczek solo. Tym razem ubrałem drugi Star Power, czyli gąbkę. Zobaczcie, na starcie od razu mam 9120 HP. To jest naprawdę spoko, jak na sam początek. Drugi Power Cubes 9500. Ciekawe, czy będzie teraz 10k po dwóch Power Cubesach. Nie, 9080 brakuje do 10k. Mamy dwie Rose, które się klepią. Ja bym mógł tam wjechać, ja bym mógł teraz tam wjechać na ostro, tą Rose wyjaśnić, tak jest. Kolejną wyjaśniam. Kolejną i patrzcie, dzięki temu, że mam tyle HP, uciekam. Uciekam, ten Bull chce mnie tutaj powalić. Ult, hop, bum. Zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Farel wygrywa, porobiłem trzech w jednej chwili. Dzięki gąbce naprawdę zostało mi jeszcze sporo HP, więc ten Star Power jest naprawdę spoko, tylko nie wiem, czy on bardziej się nie sprawdzi w trybie duo, gdzie na przykład gralibyśmy z Jinem na Star Powerze i on by cały czas nas leczył po 200. A w trybie solowym bardziej mi się wydaje, że się przyda właśnie ten kradzież mocy. Dobra, mamy Bu na szóstym, który chce mnie tu przyfokusować i mnie ani razu nie trafił, nie wie gdzie jestem, więc spoko. Ja troszeczkę słabo, bo już straciłem mojego ulcika. Ten Bu gra mega agresywnie i mega odważnie. Nie zdążę do niego podbiec, on jest na szóstym, mocno będzie bił, ja mam 12 HP i bije gdzieś po 2,5, nie zdążę wyprowadzić tyle ciosów, żeby go popalić. Tam jakiś poko jeszcze przyszedł. A na pierwszym. Gdybym sobie na nim ulta nabił, to bym wtedy mógł tego Bu zaskoczyć. Dobra, zróbmy to tak, że tego poko musimy zamknąć. Musimy zamknąć. Okej. Jeszcze jest Rosa na pierwszym. Rosa muszę teraz zamknąć z tamtej strony.
Okej. Rosa, walcz z tym Boo. No co za Rosa, no nie posłuchałaś się, źle to zagrałaś, dziewczyno. Chciałem ci dać szansę na drugie miejsce, no ale trudno. Farel kontra Boo, no będzie ciężko. Nie sądzę, żebym to ugrał. Chyba, że ultem go trafię. Trafiłem. Zabijam. Bęc. Zobaczcie, zostało mi jeszcze 2244 HP. Jesteś numerem 1. Fajny star power, ale tak jak mówię, bardziej będzie się spisywał chyba w trybie duo, jako taki poważny tank. Ale troszeczkę brakowało mi tej mocy, którą możemy czerpać po zabiciu zawodnika z pierwszego star powera, który nazywa się Kradzież Mocy. Lecimy meczek z JJ-ką duo. Wow, ile skrzynek w koło, nice. No, na bogato tutaj widzę. Tryb na bogato to jest chyba, z Fortnite'a. Tak. Okej, okay. Ty rozwal tą. Teraz po tą i po tamtą szybko. Dobra, będziemy mieli 5 power cubesów. Dobra, dawaj. Pięknie. Po niej. Super, tutaj kolejny power cubes. Penny leży, nice. O to chodzi, podejdź bliżej, leczysz mnie. Tak jest. I my tu stoimy. Mamy 9 power cubesów, zostajemy na środku. Mi się wydaje, że nie ma nigdzie sensu się pchać. Tam u góry jest jakaś klepa, ktoś się z kimś bije. Ja wyjdę, ty stój tu. Ty stój tutaj, okej, okay, super. Dobra, dwie piperki się przeskoczyły, okej. Okay. Ja muszę uciekać, bo mnie obija mocno. I one wiedzą, że mam ulta, nie podejdą. Boją się. Tak, możesz tutaj przyjść i coś zaraz wymyśleć. No pewnie będzie chciała nas tak na dwóch skasować, więc nie możemy stać w jednym rzędzie razem. Dobra, leży, Piper leży. Porobiona. Piper jeszcze tylko Penny została. Piper, porobiona. I możemy ją zamknąć. Penny, ja idę od dołu, ty od góry. Poczekaj jeszcze chwilkę. Okej, okay, teraz wystrzelała się, bomba. No i GG, jak widzicie, duo Gina z Frankiem, bardzo spoko. Teraz weźmiemy drugi star power, gąbkę i sprawdzimy, czy naprawdę czuć tą różnicę na początku gry. Okej, moi drodzy, lecimy z testem duo drugiego star powera, czyli gąbki. Mamy 9120 życia na samym początku. No i powiem wam, że jest no kozacko, tylko że nie ma skrzynek żadnych. Dobra, jest ból strzeli, ale dziwne duo. Rozwal tą skrzynkę. Ej, tutaj postaram się odgonić. Akysz. Dobra, obijają. Akysz. Dobra, siadła, nie sądziłem, że siądzie od razu. Okej, okay, masz leczonko. Dzięki za leczonko. Ty ten Jin jeszcze mu troszeczkę więcej leczyć z ilością power cubes, by było cudownie. Dobra, zobaczmy zatem, co się dalej dzieje. Tu gdzieś jest ten ból, dobra, to oni tu są chyba. Tak, tu jest ten ból i ta Shelly. Odporna. Tak, odporną, dopiero się zrespiła. I porobieni zostali. Szybko, tutaj Nite, nie trafiam ją, kurczę, nie trafiłem jej, Nita na 8. Niedobrze. Ja myślałem, że ona się schowa, że nie pójdzie po tego power cubesa, wiesz? Zdaj na Mike na 8. Uważaj, padniesz. Boż. Nita, giniesz. Uciekam. Kroję wszystko i uciekam. JJ-ka niestety została znokautowana. Dobra, po 2600 bije. Nie jest słabo. Jest mocno. 11500 życia. I ulcik załadowany. No i to jest super. Ten Dynamite gdzieś tutaj jest w krzakach pewnie. Nie ma go. On tu się z nimi klepie. Dobra, ja ich zaskakuję i bomba! Jeszcze prawie dostał gumą, bierz te cuby. A tą Jessie postaram się jeszcze pokonać. Uciekła mi niestety, masz niedźwiedzia na plecach. Ale okej, okay. Tą Nitę możesz poobijać sobie z daleka. Dawaj ją ostro. Zrespił się ktoś, daj na Mike, okej, okay. Spokojnie. Nastrzała obydwóch, okej, okay, ale ty masz... Wyciągać Jessie? Poczekaj chwilę jeszcze. W sumie możesz, go. Gdzieś tam. Proszę. Elegancko, jeszcze tam uważaj, przekra. Bibi. Dobra, dobijasz ją? Dawaj ją! Ona się schowała. Jeszcze cię odbiję w burzę, mamo. Myślałam, że to przegrasz, ale... Ja czekałem specjalnie, dałem ci zrobić tego fraga. Okej, okay, moi drodzy, dwa star powery właśnie przetestowaliśmy. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, który star power według was jest lepszy. Czy kradzież mocy, czy gąbka?
Obowiązkowo odwiedźcie kanał Dziedziki, do którego link znajdziecie w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrybować kanału, ponieważ lecimy po 500 000. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!